Królestwo zostaje uratowane przez zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej. Możemy wreszcie cieszyć się suwerennością. W latach 20. i 30. polska kultura ponownie odżywa, a jej serce bije w Warszawie. Kino, teatr, kabaret i rewia przeżywają błyskawiczny rozwój. Na tętniących życiem ulicach stolicy koegzystują rozmaite kultury i społeczności. Jest 1 września. Niemcy napadają na Polskę. Od pierwszych dni wojny Warszawa również zmaga się z atakami. 7 września niemieckie oddziały pancerne zbliżają się do granic stolicy. 17 września po agresji Związku Sowieckiego na Polskę przebywający pod Warszawą Adolf Hitler wydaje rozkaz ustrzału Zamku Królewskiego celem zmuszenia stolicy do kapitulacji. Sądny dzień nadchodzi 25 września. Wyjazd niemieckich samolotów bombarduje miasto. Płoną niemal wszystkie ulice w Śródmieściu. Warszawa jednak walczy. Prezydent Stefan Starzyński nie opuszcza miasta. W swoich przemówieniach radiowych zagrzewa mieszkańców do wytrwania w dalszym oporze. Musimy natychmiast pokazać, że Warszawa ma swoich żołnierzy, swoich warszawiaków, swoją ręką starą, choćby za godzinę, czy za dwie, i bici się będą za Warszawę i za ojczyznę. W odpowiedzi na jego apele warszawiacy tłumnie zgłaszają się do budowy fortyfikacji ziemnych, barykad i schronów, kopania rowów przeciwlotniczych, przeciwpancernych. Warszawa kapituluje dopiero po 3 tygodniach zmasowanego ataku. 30 września do miasta wkraczają wojska niemieckie. Na stały czas okupacji. Już w pierwszych miesiącach powstaje tak zwany Plan Papstadt. Niemiecka strategia zamienienia Warszawy w zredukowane 10-krotnie miasto pozbawione swojego dotychczasowego parku. Nasila się terror wobec mieszkańców. Pawiak staje się symbolem niemieckiej opresji. Do siedziby Gestapo na Szuchanu codziennie przywożone są kolejne osoby. Łapanki, przesłuchania, tortury, egzekucje. Taki los czekał tysiące warszawiaków pod niemiecką okupacją. 2 października 1940 roku powstaje getto warszawskie. Największe w okupowanej Europie. Stąd Żydzi trafiają do obozu zagłady w Treblince. Nawet bohaterskie powstanie w getcie nie może zmienić już losów mieszkańców tej części miasta. Stolica traci tysiące swoich żydowskich obywateli. Jednak Warszawa miała także swoje podziemie, które nie zamierzało ulec okupantowi. Polskie państwo podziemne stało się fenomenem w skali całej zajętej przez Niemców Europy, posiadając swój wywiad, dywersję, oświatę czy sądownictwo. Powstaje Żegota. Irena Sendler wraz z całą organizacją ratują tysiące Żydów, którzy z nową tożsamością i fałszywymi dokumentami trafiają do zakładów opiekuńczych i polskich rodzin. W ostatnim dniu lipca 1944 roku generał Tadeusz Komorowski Pur po gorącej naradzie podejmuje decyzję o rozpoczęciu powstania. Jest 1 sierpnia, godzina 2. Żołnierze Armii Krajowej rozpoczynają akcję we wszystkich dzielnicach miasta. Hitler wydaje rozkaz o zniszczeniu całego miasta. Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy. 85% powierzchni Warszawy zostaje wyburzone. W 1945 roku, gdy zakończyły się działania wojenne, rozważano przeniesienie stolicy do innego miasta, które nie ucierpiało w tak dużym stopniu. Jednak do Warszawy wraca jej ludność i z mozołem zaczyna przywracać życie stolicy. Komunistyczna władza od początku ułatwi przejawy wszelkiej wolności. Więzienie na Rakowieckiej staje się kolejnym symbolem, tym razem stalinowskiego zniewolenia i terroru. To tam giną żołnierze podziemia, tacy jak Witold Pilecki. Warszawa jest miejscem, z którego władza centralna tłumi dążenia do niezależności. Jednak nadzieja na wolność nie umiera. Do Polski przyjeżdża z wizytą papież Jan Paweł II. Jego msza na Placu Zwycięstwa gromadzi setki tysięcy Polaków i staje się fundamentem nowej siły. Powstaje Solidarność. W odpowiedzi władze wprowadzają stan wojenny. Mimo to
warszawiacy nadal gromadzą się tłumnie na mszach odprawianych przez księdza Popiełuszkę i organizują opozycyjne życie. Po dekadach zniewolenia przychodzi jednak moment, gdy system władzy komunistycznej w Polsce zaczyna się załamywać. Działania opozycji kościoła, ewolucja nastrojów społecznych i fatalny stan gospodarki powodują, że władza godzi się na rozpisanie pierwszych, częściowo wolnych wyborów w Polsce. W Warszawie symbolem oczekiwania na zmiany jest kawiarnia Niespodzianka, siedziba Komitetu Obywatelskiego przed czerwcowymi wyborami. Zdjęcia wykonane w Niespodziance stają się jednym z symboli transformacji. Dramat XX wieku w Warszawie wyraźnie odcisnął swoje piętno. We wrześniu 1939 roku nazistowskie Niemcy i Związek Sowiecki, dwa zbrodnicze totalitaryzmy,